i mang. Głównie cosplay opiera się na japońskiej kulturze. Czyli dlatego wyglądacie dzisiaj tak wyjątkowo. Anime. Każdy z was to inna postać. Tak. Kim jesteś? Ja jestem przebrana za Hutao z gry Genshin Impact. Tutaj jest Uraraka z anime My Hero Academia. Child też z gry Genshin Impact. Nezuko z Demon Slayer. Dalej jest Kazuha też z Genshin Impact. Monokuma z Danganronpy. I Funtime Foxy z FNAF-a. Kochani, jak w ogóle zaczęła się wasza przygoda z takim właśnie przebieraniem? Skąd taki pomysł? Moja przygoda zaczęła się tak, że zaczęłam oglądać anime i wyszukiwałam w internecie wiele na ten temat. I natrafiłam po prostu na cosplay. I od razu mnie to zainteresowało i postanowiłam, że zacznę właśnie przebierać się za postacie z moich ulubionych gier i anime. Ale mam rozumieć, że ty nie chodzisz tak na co dzień ubrana do szkoły. Nie, do szkoły nie. Często się spotykamy w centrum Katowic i tam chodzimy. Czyli macie jakieś organizowane spotkania, tak? Tak. Pokazy tych strojów, jakieś konkursy? Bardziej konkursy i pokazy są na konwentach, czyli takich wydarzeniach większych, organizowanych przez większych organizatorów. I wtedy tam są różne konkursy, w których można wybrać różne nagrody. Super, świetnie. Pięknie dzisiaj wyglądacie i zwracacie na siebie uwagę. A o to przecież przede wszystkim chodzi podczas dzisiejszego popołudnia. Zwracacie uwagę, bo tak naprawdę co tutaj robicie? Zbieramy pieniądze na cel charytatywny. Zbieracie pieniądze na cel charytatywny, wszystko na świetlicę, tak? Tak. Która wspiera dzieciaki, jak już rozmawialiśmy, nie tylko z Chorzowa, ale również z Katowic, bo świetlica znajduje się w Katowicach, Giszowcu. Czy wy często bierzecie udział w takich akcjach charytatywnych? Dzisiaj pierwszy raz bierzemy w takiej akcji charytatywnej udział. I czy to jest tak, że postanowiłyście właśnie, aby ta wasza pasja jakoś przysłużyła się akcji charytatywnej, tak? Dokładnie. A powiedzcie mi jeszcze, może któraś z was jeszcze opowie mi o swoim stroju, bo to jest tak, że one są specjalnie odszyte. Wy poszukujecie te stroje gdzieś w sklepach, second handach. Skąd czerpiecie w ogóle inspiracje? Stroje kupujemy najczęściej na sklepach internetowych. Niektórzy też szyją sami stroje, ale to już zależy od człowieka indywidualnie. Czyli to są takie gotowe stroje, tak można powiedzieć, które tak, też możecie... Jak jest peruka, to trzeba ją samemu wystylizować. Właśnie, a ty masz tutaj taką piękną perukę i takie wyjątkowe włosy, których chyba nie sposób rozczesać. No, lekko się pogłótniły. Ale piękne. Czy to jest ciężkie? Trochę tak, przez to peruka trochę idzie do tyłu, co jakiś czas muszę ją wprawiać do przodu. Aha, czyli no, trochę się męczysz tym stroju, ale dasz radę dzisiaj. Tak, dam radę. Do której godziny jesteście z nami? Do 19. Do 19, dziewczyny. Jeszcze raz przypomnijcie, jak się nazywacie? Cosplayerzy. A może cosplayerki po prostu? Też może być. Cosplayerki dzisiaj z nami do późnych godzin popołudniowych. Dziękuję wam, kochani, bardzo serdecznie, że jesteście dzisiaj z nami. Więc spójrzcie państwo, one dzisiaj z nami zbierają na ten szczytny cel, biorą udział w naszej akcji. Akcji Dnia Dobra, który organizujemy. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Gorące brawa dla dziewczyn. Cosplayerki, cosplayerki. Kochani, to na moment robimy sobie przerwę, zaglądamy do nas.